Ponad 363 tysiące wypożyczeń, z czego 80% bezpłatnych. Zdaniem władz Łodzi w żadnym innym mieście liczba ta nie była tak duża. Świadczy to o tym, że rower jest wykorzystywany jako szybkie narzędzie do skomunikowania się z innym miejscem, odstawieniem roweru, czyli większość wypożyczających stara się mieścić w tych 20 minutach bezpłatnych. Pracujemy cały czas nad optymalizacją, żeby tych rowerów sprawnie je lokować w Łodzi, na stacjach. Rowerów, przemieszczeń jest bardzo dużo w ciągu dnia, to jest około 12-13 tysięcy. Również użytkownicy roweru publicznego chwalą sobie pomysł. Bardzo się cieszę, że jest coś takiego. Bardzo często korzystam. Były problemy z wypięciem, zdarza się jeszcze, że gdzieś tam, no ale to są takie sprawy bardzo naturalne, które się będą zdarzać. Gdzieś koło pójdzie, dętka. Zarówno władze miasta, jak i policja wskazują większą liczbę użytkowników dwóch kół na drogach, ale jest też więcej wykroczeń popełnionych przez nich. Czasami przejeżdżają na pasach zamiast ten rower przeprowadzić. No, tego typu typowe wykroczenia, które no, nie są być może jakimś dramatycznym zagrożeniem dla ruchu, no, ale jednak są łamaniem przepisów, trzeba się tego nauczyć. Jak o tym wiedzieliśmy wcześniej, że to często będą użytkownicy, którzy z tego roweru w takiej komunikacji normalnej miejskiej nie korzystali. Raczej używali roweru gdzieś tam na działce czy do lasu, a nie jeździli po mieście. W internecie pojawił się film, na którym widać, jak rowerzysta zajeżdża drogę autobusowi jadącemu po buspasie w okolicach ulicy Śmigłego Rydza i Milionowej. Cyklista miał również pretensje do kierowcy pojazdu. Rozumiesz? Nie wolno ci jechać na buspasie rowerem! A tymczasem z buspasów oprócz pojazdów komunikacji miejskiej korzystać mogą pojazdy służb miejskich oraz te z uprawnieniami od ZDIT-u. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, z uwagi na to, że rowerzysta w tym miejscu, na które widać na filmie, ma do dyspozycji po lewej stronie drogi drogę dla rowerów, po prawej stronie ciąg rowerowo-pieszy. I tutaj absolutnie rowerzysta nie miał racji, wjeżdżając na ten buspas. Ten materiał znalazł się już w Wydziale Wykroczeń Przestępstw w Ruchu Drogowym. Tam zostały wszczęte czynności wyjaśniające w tej sprawie. Nie ma co przekładać jednego przypadku na wszystkie i na wszystkich ludzi. Tak się czasami niestety zdarza. Apel tylko do tych, którzy jeżdżą i korzystają z infrastruktury drogowej, żeby zwracali uwagę na znaki. Ogólnie rzecz biorąc, nie uważają. Mówią kierowcy o rowerzystach na drogach. Wjeżdżają na pełnym gazie, przecinając ulicę, gdzie ja mogę go zobaczyć w ostatniej chwili. Mają ścieżkę rowerową na skrzyżowaniach, to powinni mniej mieć zaufania do kierowców, bo ich nie widać po prostu. Na ścieżkach rowerowych mamy pierwszeństwo i to właśnie po stronie kierowców leży to zapewnienie bezpieczeństwa. Odpowiadają rowerzyści i wyliczają błędy kierujących autami. Ja jechałem na ścieżce rowerową, kierowca w ogóle nie spojrzał na ścieżkę rowerową i prawie w niego wjechałem. Rowerzyści, zarówno młodsi, jak i starsi, którzy chcą poruszać się po mieście, muszą znać najważniejsze zasady bezpieczeństwa, podkreśla policja. A tymczasem zdarza się, że nie zważają nie tylko na kierowców aut, ale też na pieszych, na przykład w parkach. Niektórzy nawet zsiadają z rowerów albo zwalniają, ale są też osoby, które rzeczywiście na pełnym pędzie przejeżdżają przez cały park i trzeba na nich uważać. Rzeczywiście, czasami za szybko jeżdżą, ale też ludzie powinni bardziej uważać na to, co się dzieje wokół. I tak rowerzyści przerzucają odpowiedzialność na kierowców i pieszych, piesi i kierowcy na rowerzystów, a wystarczy, żeby każdy stosował się do jednej zasady, którą znają już dzieci. Ograniczone zaufanie. Żeby wszyscy mogli bezpiecznie się przemieszczać.